Te chińskie klocki, chińskie kloce, niech twoje serce pokocha je, trudne klocki. Wrzeszcze 2020, dziś Wigilia. Rodzina Brzeczkowskich usiada do stołu wigilijnego. Kochani, usiadajmy do stołu wigilijnego. Jak co roku, to ja zapraszałam do stołu wigilijnego. W tym roku jednak Wigilia zapowiadała się całkiem inaczej. Trudne klocki. No czekaj, Bożena. Najpierw życzenia przecież sobie złożymy. No, to tobie, synek, żeby ci te ręce nie wypadały, żebyś poznał jakąś fajną koleżankę. No i tyle. Nawzajem. No, a ty, Bożena? Nawzajem. No, w tym roku poszło szybko i zgrabnie. I takie rzeczy to ja rozumiem. Nic nie zwiastowało jednak nadchodzącej tragedii. No, to siadajmy. W tym roku wyjątkowo obfita będzie Wigilia. O jak fajnie. Problem był taki, że mój mąż Tadeusz cały czas twierdził, że było fajnie. A było jak co roku. Dostał 200 zł i polecenie, by zrobił zakupy na Wigilię. I kupił jedzenie. On jak zwykle, ten baran, nakupił małpek, twierdząc, że małpa to też jedzenie. I później musiałam gotować stary ryż i jedyne co było na Wigilii to patelnia ze starym ryżem. Trudne klocki. No, moi drodzy, co tak cicho? Może zaśpiewajmy jakąś piosenkę? Hehehe, znam taką jedną. Pada deszcz, dzwoni już sanepid. Tate, nie rób siary. Jaki siary, synek? Przecież to jest teraz najmłodniejsza piosenka. Jakżeś taki mądry, to może pójść jakąś kolędę z tego, co my ci tak kupili, tego głośnika, jebla. JBL-a, tato, nie rób siary przed kamerą. JBL, no po prostu pójść jaką piosenkę. Dobra. Cyk. Może być taka kolęda? No, może, to ja rozumiem. To co, jemy? No dobra, moi drodzy. Bożena, a gdzie jest świnia? Tadeusz, to nie te święta. Hehehe, wiem przecież, że to nie te święta, ale co roku robię ten numer i on jest po prostu epicki w tym roku, więc też się nie mogę powstrzymać. Hehehe. Bożena, ale ja pytałem o mamusię. Hehehehe. Boże, ten głąb mój mąż Tadeusz co roku robi ten numer i myśli, że to jest śmieszne. Ja co roku oczywiście znam odpowiedź na pytanie, gdzie jest ta świnia, ale odpowiadam udając głupią, bo nie chcę mi się z nim kłócić, bo i tak to zrobi. Nic jednak nie zwiastowało najgorszego. Trudne klocki. No, i teraz to jest fajnie. Jest muzyczka, jest patelnia. Nie ma świni, jest po prostu cudownie. No i co? Co tam powiecie? Jak tam, Bożenka, u ciebie? Co tam w ogóle? Jak tam? Wszyscy zdrowi? Co się pytasz, głupio? Wy jesteście moją rodziną, co mam ci powiedzieć? A, no tak, zapomniałbym. No to co, moi drodzy? Może po maluchu, co? A, no tak, ty jesteś za młody, a ty jeszcze będziesz mi wiozła dzisiaj do sklepu autem, więc maluch przypada tylko mnie. No i tak, święta jak co roku. A, no i po maluchu od razu lepiej po maluchu. A propos malucha, synek, jak tam w ogóle to twoje auto? No i to była ta chwila, kiedy musiałem wszystko powiedzieć. Myślałem, że może nigdy nie zapyta i to się nie wyda, no ale zapytał. Musiałem wyznać mu prawdę, co zrobiłem. No, tata, jest właśnie coś, o czym chciałbym ci powiedzieć. Co, synek? Co chciałbyś mi powiedzieć? Skasowałeś malucha? Nie skasowałem, tata. Doszło do pewnej zmiany. Jakiej zmiany? Synek, powiedz mu, synek. To, co mam mi powiedzieć? Został LPG. Co ja się tu dowiaduję? Nie wierzyłem własnym uszom. Jak to został LPG? LPG? Ja wiedziałem, żeby mu nie kupować tego Netflixa. A wszystko zaczęło się w ogóle od tego, jak moja Bożena zaczęła chodzić na te strajki. Strajki tych, zmywarek. I od tego się zaczęło. Później syn kupił sobie Netflixa. A teraz co? LPG w tym domu? O nie! Co ja słyszę? Nie będzie tu żadnego LPG w tym domu. Nie! Po moim trupie. Rok temu już chciałeś zmienić piec. Teraz LPG. A won mi z tego domu. Won! Koniec imprezy. Won mi stąd. Ale Tadeusz, LPG. Nie rozumiesz LPG. Bożena, rozumiem doskonale. Jeżeli też dostałaś LPG, to też won. Ale tata, czy ty rozumiesz? Rozumiem doskonale. Won mi z tego domu.
Nie jesteśmy już rodziną. Won! Dużo znosiłem. Naprawdę dużo znosiłem. Zniosłem nawet to, jak powiedział, że czwórka Heroesa jest lepsza od trójki. Znosiłem wiele. Ale teraz miarka się przebrała. Nie ma miejsca w domu dla takich ludzi, którzy są po LPG. Nie ma. No. Gdzie moje małpki? No co ja mogę powiedzieć? Mój tata w jednym obrazku. Idę sobie. Nie wiem gdzie. Nie wiem jeszcze gdzie. No i tak. Mówiłam wam już na początku odcinka, że to się dopiero zacznie. No i się, no jak widzicie, no. No i w sumie jest nawet lepiej niż tam.